Najpierw chcę się podzielić świadectwem z zeszłego tygodnia. W wyniku jakby tutaj rzeczy, które zostały powiedziane, ja popełniłam błąd i dałam sobie wmówić w ogóle takie coś. Oczywiście trochę świadomie, trochę nieświadomie, że pojawiło się we mnie takie uczucie, że jakby moje oczy zostały skierowane na brak i pojawiło się we mnie takie uczucie, że w ogóle już nigdy nie będzie nic poza tym brakiem. Że w ogóle ten brak to już jest rzecz ostateczna w moim życiu. I wieczorem postanowiłam zadzwonić do jednego z naszych liderów, bo w ogóle wiecie, obciążyło mnie to, nie? Mówię, kurczę, w ogóle wiesz co, chciałabym, żebyś się o mnie pomodlił, no bo w ogóle źle się z tym mam, tak? No i on tam do mnie powiedział, że nie mogę się o ciebie pomodlić, ale musisz wyznawać słowo, usprawiedliwiona tedy z wiary, pokój mam z Bogiem. Ja go tak słucham. Myślę sobie, no dobra, rozłączyłam się z nim. Jakby, no tak, nie wiem, czy mogę to nazwać przekonaniem, czy tak sobie myślę, że za bardzo to mi to nic nie da. Ale mówię, dobra, zadzwoniłam do niego, poprosiłam go o pomoc, więc będę mu posłuszna. I zrobiłam to, co powiedział. I w pierwszym momencie oczywiście nic to nie dało, ale uważam, że w wyniku tego posłuszeństwa uruchomiłam coś i idąc spać w ogóle powiedziałam, Boże, nie chcę się obudzić jutro w takim stanie. Amen. I w ogóle miałam sen. Śniło mi się, że miałam paczkę ciastek. I w tej paczce zostały dwa ciastka. I z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, Artur wziął te ciastka i się o nie modlił. I w którymś momencie, jak się modlił, to on zobaczył, że to są dobre ciastka w ogóle. I wziął tak, przejechał jakby ręką i powiedział wszystkie. I w tym śnie na moich oczach po prostu ta paczka zaczęła się zapełniać. I w ogóle się rozpłakałam, mówię, Boże, jakim ja byłam niedowiarkiem. I jak się obudziłam z tego snu, to od razu miałam takie, nie zgadzam się na żaden brak, bo Bóg właśnie teraz wypełnia ten brak. Amen. Amen. Druga rzecz jest taka, że dzisiaj podczas uwielbienia w ogóle taka myśl mi przyszła. Przypomniało mi się, jakby zobaczyłam takie miejsce docelowe naszego poczucia bezpieczeństwa w Bogu. Przypomniało mi się, nie wiem, czy wy też tak mieliście, że jak byłam małym dzieckiem, to czasami było tak, że gdzieś się zasypiało, a jak się obudziło, to już się było gdzieś indziej, prawda? I człowiek jak zasypiał, to nawet za bardzo nie myślał o tym, gdzie się obudzi, ani co tam się wydarzy, a jak ktoś go przenosił, to nawet się nie budził, tak? No bo dziecko się czuje bezpiecznie. Więc po prostu myślę, że to jest takie miejsce docelowe naszego poczucia bezpieczeństwa w Bogu, że możemy sobie po prostu pójść spać i za bardzo nas nie musi obchodzić, gdzie się obudzimy. Amen. Plus jeszcze napisałam w tym tygodniu dwa wiersze i postanowiłam się nimi z wami podzielić. I podoba mi się zmiana głosu wtedy. Ona zmienia głos, jak robi coś takiego ekstrawaganckiego. To dobre jest, dobre, bardzo dobre. Zauważcie to, bo to jest ciekawe. To taka jej przypadło. Ja to w ogóle ładna, ciekawa jestem. Bardzo ładna sprawa. Wypełniłeś moje oczy, wypełniłeś moje życie. Kto za tobą, Jezus, kroczy, w końcu znajdzie się na szczycie. Wypełniłeś moje serce, wypełniłeś oddech mój. Mówisz idź, idę po więcej. Stoję zaś, gdy mówisz stój. Słucham twego głosu, wtulając się w twe ramiona. Twoją radość w sercu niosąc, nigdy nie będę zmęczona. Wybrałeś mnie w matki mej łonie i imię dałeś mi nowe. Moje serce w tobie dziś płonie, otwieram me oczy duchowe i widzę coraz wyraźniej, gdzie mogłam być, a gdzie jestem. Z wdzięcznością w sercu, mój Panie, oddaję ci chwałę tym wierszem. Pięknie, pięknie. I jeszcze drugi. W jego słowie jest każda odpowiedź. Kto zechce, na pewno się dowie. Kto zwróci swe oczy na słowo, może poznać Boga i narodzić się na nowo. W jego słowie jest odpocznienie. Ogarnia nas ono swym tchnieniem. Te słowo wypełnia serce radością. Obdarza rozumem, karnością, mądrością. Kto pragnie, mówi, niech przyjdzie i pije. Nakarmi się głodny, spragniony napije. To słowo jest lekarstwem, odświeża nasze kości. Każdemu oferuje nową porcję młodości. W jego obecności wszelka troska znika. Otwieram się na przyszłość, a przeszłość zamykam. To słowo jest światłością, oświetla moje życie. Każdemu, kto chce przyjąć, daje nader obficie. Jest żywe i skuteczne, oddziela duszę od ducha. Przypomina proste prawdy, kto ma uszy, niechaj słucha. Jest ostrzejsze niż wszelki obosieczny miecz. Przed nim się nie schowasz, dobrze widzicie. Osądza zamiary i myśli serca. W jego obecności ginie kłamca i szyderca. Czasem jest jak młot, by serce twe skruszyć. Dobrze wie, gdzie dotknąć, by głębie poruszyć. Czytaj owo słowo, dobrze ci to zrobi. Zaczerpniesz z niego życia i spotkasz się z Bogiem. Na koniec jeszcze jedną ważną rzecz ci powiem. Pamiętaj o tym zawsze. Jezus jest tym słowem. Amen.